Witam wszystkich dzisiaj tutaj u mnie na kanale. Fajnie, że jesteście. No dobrze. Stoję tutaj przy oknie, bo kurde, jedyne miejsce, gdzie mam o tej godzinie światło, jest godzina 6:20. No nie mam spania, cholera, no niestety takie życie. Ale już jestem gotowy na trening. Dzisiaj będę trenował plecy, więc zabiorę was ze sobą. Ponagrywam, jak trenuję. I no, widzimy się na siłowni, ale powiem wam, że znalazłem takie płatki ryżowe na śniadanie. No są takie, kurde, kozaki, game changer dla mnie normalnie. Zaraz wam je pokażę. No, a te płatki nazywają się, albo w ogóle wyglądają tak. Patrzcie. Kozaki, nie? Powiem wam, że naprawdę są kozackie. Nie no, fajne, dobre płateczki z dodatkiem rodzynek i truskawek. Nie mają cukru w ogóle. Co w ogóle? W ogóle, w ogóle. Nie ma w ogóle w nich cukru, także no mega na redukcję i na masę. Na pewno będę je, kurde, mocno katował. Także widzimy się na treningu pleców i do zobaczenia po treningu. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a phoenix, I'm a fire, burn it bright on
Okej, już jestem po treningu. Zaczynam jeść mój posiłek potreningowy. Wiadomo, jak już wspominałem, mój ulubieniec. Powiem wam, że no mocny trening pleców dzisiaj wjechał. Cholera, no dawno tak sobie ciężko nie potrenowałem, ale fajnie. Wiadomo, było też trochę przegadane na treningu, bo dużo, dużo znajomych, no jak się trenuje w jednym miejscu już 10 lat, no to się dużo znajomych twarzy widzi na co dzień. Fajnie, fajnie. Ja zabrałem się za jedzenie oraz gotowanie, bo muszę się przygotować na kolejne 2 dni do przodu. No i pewnie jak wiecie lub może nie, no moja startuje teraz w weekend. Także no mnóstwo pracy, moja ma swój taki, jakby to powiedzieć, peak week. Także no kontroluję jej krzeki codziennie, jak wygląda i tak dalej. Kontrolujemy wodę, sól i różne takie rzeczy. I trening, także no jest spoko. Mam nadzieję, że w końcu uda się moi do top 6 dostać na zawodach. Byłoby super. No i koniec sezonu, no a ja... Mi jeszcze zostało 7 tygodni mocnego jedzenia i pchania tej... Może nie pchania, budowania tej masy. No i lecę po redukcję, kurczę, już też nie mogę się doczekać trochę. Może nie samej redukcji, bo wiadomo, męczący proces dla mnie osobiście, bo moje ciało nie lubi jakichś skrajnych poziomów tkanki tłuszczowej. Ale wiadomo jak jest. No robię to, bo to kocham, a nie dlatego, bo ktoś mi każe. No i zabieram się za mój posiłek. Widzimy się pewnie za chwileczkę. I o kurde, jeszcze muszę iść na zakupy do miasta. Może was zabiorę, zobaczymy. Czuję się bardziej pewnie już gadać do kamery. Polubiłem to. No jest spoko. Czuję się taki confident. Już się nie peszę i nie wstydzę. Po prostu włączam kamerę i do niej gadam. Jedynie co mnie denerwuje, to wam powiem, że ten mikrofon, bo mam albo ten krawatowy, albo ten na kamerze. I ten na kamerze jest wygodniejszy, bo po prostu włączam kamerę i się nie muszę nim przejmować. Ale chyba ten na krawacie jest lepszy. Wydaje mi się, że ma lepszy dźwięk. Na pewno ma lepszy dźwięk. Jest wygodniejszy, bo jest mniejsza kamera wtedy, można ją wszędzie zabrać. Ale kurczę, wiadomo, no można zapomnieć, bo trzeba go osobno włączać. I to jest taki mankament tych mikrofonów. No dobra, no już koniec gadania, zabieram się za jedzenie. Bo jestem potwornie głodny, także plecy wjechały. Jutro przerwa, mój znienawidzony dzień, czyli dzień wolny od treningu niestety. Także do zobaczenia za sekundę. Witam was z kuchni, tutaj produkcja posiłków moja w toku, także robię wołowinę, kilogram wołowiny sobie robię. A tutaj mi się już czeka na mnie kilo 250 gram kurczaka. Gorąco. Byłem w sklepie na mieście na zakupy, a wziąłem nawet kamerę ze sobą, ale tak zaczął padać, tak mnie zlał deszcz, że to jakieś okropieństwo, aż musiałem się przebrać, kurde, jak widzicie, koszulka zmieniona, strasznie mnie zlało i moje też w zasadzie. No nic, kończę to jedzenie, czekajcie, no kończę produkcję mojego jedzenia, to było na tyle w dzisiejszym vlogu. Cholera, gorąco w tej kuchni, aż się spociłem od samego patrzenia. No to by było na tyle z dzisiejszego vloga. A jutro mam dzień treningowy, więc no, nuda, nic nie nagram, bo nic ciekawego nie dam rady nagrać jutro. A pojutrze, no pojutrze będzie już trening, co mi wypada. Plecy, o, klatka. Albo ramiona. Zobaczymy, może nagram, bo już w ten weekend jedziemy na zawody, także na pewno będzie relacja z zawodów. Może nie z samych startów, bo tam nie mogę wnosić sprzętu, nie mogę wnosić kamer. Może nagrywak z telefonu można, ale no zobaczę, postaram się coś przemyślić. No także no, ten weekend będzie wyjazdowy na pewno. Raczej bez treningu, tylko w sobotę może gdzieś o 6 rano szybko sobie skoczę na siłownię. Na szybko zrobić trening przed wyjazdem i lecimy do Stafford na zawody Mohiki. Jak wcześniej mówiłem, to było na tyle. I dzięki za wszystko, za wszystkie wyświetlenia, lajki. Widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!